Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku Liverpool pokonuje Manchester United. Kontrowersyjna decyzja sędziego. Piszczek definitywnie żegna się z Borussią Dortmund. Problemy lewego i piątka. Co z mistrzostwami Europy? Zmiana gospodarza finału Ligi Mistrzów. Czy Xavi w nowym kontrakcie z Al Sadd ma klauzulę dotyczącą FC Barcelony? Cavani o jego niedoszłych przenosinach do Boca Juniors. Gaz pieprzowy w trakcie meczu? Takie rzeczy w Copa Libertadores. No i piątek, piąteczek, piątunio, witam wszystkich serdecznie. Standardowo próg 5000 łap w górę i jutro nie o 6, a o 8, bo jutro sobota, wlatuje nowy film. Jeżeli nie subskrybujesz kanału, a interesujesz się piłką nożną, koniecznie dołączaj do naszej ekipy, do piłkarskiej społeczności, klikając czerwony przycisk na dole, subskrybuj po prostu kanał. Wpadajcie także do darmowej przeglądarkowej gry w trybie menedżera piłkarskiego footballteam.pl. Link do gry znajdziecie na dole w opisie, no i w przypiętym komentarzu, a rejestrując się z mojego linku dostaniecie 200 punktów energii na start, dlatego gorąco zachęcam i polecam, widzimy się w grze, czekam tam na Was, a teraz lecimy z newsami. Miłego oglądania! W Anglii w miniony czwartek doszło do prawdziwego hitu w Premier League. Na Old Trafford Manchester United podejmował Liverpool. Czerwone Diabły walczą o wicemistrzostwo Anglii, natomiast The Reds wciąż walczy o awans do top 4, które zapewni im udział w przyszłorocznej Lidze Mistrzów. Już od samego początku dużo się działo. Pierwszy gol padł już w 10 minucie dla gospodarzy. Kilkanaście minut później został podyktowany rzut karny dla Liverpoolu. Jednak po analizie VAR decyzję cofnięto. Musicie sami sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w tej sytuacji należał się karny. Niezwykle groźny pod bramką Hendersona był Diogo Jota, który cel osiągnął w 35 minucie, wyrównując stan rywalizacji. Zanim rozbrzmiał gwizdek kończący pierwszą połowę, gola do szatni strzelił Roberto Firmino. Tuż po przerwie The Reds zaczęli z przytupem. Drugą bramkę zdobył Firmino, który wykorzystał niepewną interwencję Hendersona. W 68 minucie padła kolejna bramka. Tym razem do siatki na 2-3 trafił Rashford. Gospodarze naciskali, ale to Liverpool wyprowadził zabójczą kontrę, po której do siatki trafił Salah. Podopieczni Jurgena Kloppa wygrywając zachowali szansę na przyszłoroczną Ligę Mistrzów. Końcówka sezonu w Anglii zapowiada się pasjonująco. W ostatnich tygodniach mówiło się o pozostaniu na dłużej Łukasza Piszczka w Borussii Dortmund. Sam piłkarz tego nie wykluczał, aczkolwiek dawał temu bardzo małe szanse. Sytuacja wyjaśniła się w trakcie finału Pucharu Niemiec komentowanego przez Mateusza Borka. Dziennikarz zdradził, że to ostatni sezon Polaka w BVB. Oglądamy ostatni mecz Łukasza Piszczka w Pucharze Niemiec. Tak jak powiedział na antenie Bundestoku, on kończy grę w Borussii. Podjął definitywną decyzję. Dostałem właśnie informację od Bartka Bolka, wieloletniego menedżera Łukasza. Powiedział bez szans, nie przekonają go. Jadę do Dortmundu na ostatni mecz w sezonie. Wszystko jest już jasne. A jak się zakończył finał Pucharu Niemiec? W nim Borussia rozgromiła RB Lipsk aż 4-1. Po dwie bramki zdobyli Sancho oraz Haaland. 90 minut rozegrał Łukasz Piszczek, dla którego będzie to ostatnie trofeum zdobyte w barwach BVB. Ostatnio bardzo niepokojące wieści docierają do nas z Niemiec. W ostatnim meczu Herty Berlin kontuzji doznał Krzysztof Piątek, który przedwcześnie musiał zejść z boiska. Po jednym z powietrznych pojedynków napastnik źle wylądował. Na gorąco trener drużyny Paul Dardais stwierdził, że wygląda to bardzo źle. Noga Piątka wymagała dokładnych badań, aby stwierdzić jego stan zdrowia. Niestety sprawdził się najgorszy scenariusz. Oficjalny komunikat w tej sprawie wydał klub. Sezon dla Krzysztofa Piątka właśnie się skończył. Nasz napastnik doznał złamania kostki i nie będzie dostępny w pozostałych meczach. Tak wynikło z badania przeprowadzonego w czwartek rano. Wracaj szybko do zdrowia, Krzysztofie. Według portalu meczyki.pl przerwa Piątka potrwa przynajmniej miesiąc. W związku z tym polski napastnik Mistrzostwa Europy może sobie wybić z głowy. Jest to zła informacja dla Paulo Souzy, który z pewnością chciał Piątka zabrać na turniej. To jednak nie koniec złych doniesień. W miniony czwartek trening odbywała drużyna Bayernu Monachium. Dziennikarze zauważyli, że Lewandowski po około 40 minutach opuścił boisko z grymasem bólu na twarzy. To automatycznie podsyciło plotki o odnowieniu urazu, który miał miejsce w meczu eliminacyjnym przeciwko Andorze. Całe szczęście po kilku godzinach od tego wydarzenia klub zajął oficjalne stanowisko. Okazało się, że kapitanowi reprezentacji Polski nic poważnego nie dolega. Klub wydał w tej sprawie oświadczenie. Robert Lewandowski uczestniczył w nieco krótszej sesji, aby lepiej zarządzać swoim obciążeniem pracą. W związku z tym Polak już w sobotę będzie miał okazję pobić rekord Gerda Müllera w meczu z Freiburgiem. To, o czym mówiło się już od jakiegoś czasu, stało się faktem. Finał Ligi Mistrzów miał się odbyć w Stambule. Niestety obecnie pandemiczna sytuacja w Turcji jest bardzo trudna. Liczba zakażeń jest bardzo wysoka. W związku z tym UEFA postanowiła podjąć radykalną decyzję o przeniesieniu gospodarza meczu finałowego Champions League. Europejskiej Federacji zależało na tym, aby na trybunach zasiedli kibice.
Niestety w tej sytuacji jest to niemożliwe, dlatego starcie Manchesteru City z Chelsea zostanie rozegrane w Porto na stadionie Estadio do Dragao. Trybuny mają zostać w części wypełnione. Kibice angielskich klubów mają dostać po 6 tysięcy biletów. Zastanawiać może fakt, dlaczego finał nie zostanie zorganizowany na Wembley, skoro biorą w nim udział angielskie zespoły. To pozostanie nierozwiązaną zagadką. Co w takim razie ze Stambułem? Dużo wskazuje na to, że finał w tym mieście zostanie przesunięty na kolejną edycję Champions League. Przypomnijmy, finał zostanie rozegrany 29 maja, a pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 21. Ostatnio dużo w hiszpańskich mediach mówi się o przyszłości Ronalda Koemana w roli szkoleniowca FC Barcelony. Coraz więcej źródeł podaje, że zostanie on z końcem sezonu zwolniony. Wtedy jego miejsce miałby zająć Xavi Hernandez, obecny trener Al Sadd. Jak się jednak okazało, Hiszpan przedłużył kontrakt z katarskim klubem do 30 czerwca 2023 roku. Media donosiły, że w jego nowej umowie zawarta jest klauzula odejścia, która zostanie aktywowana w przypadku objęcia sterów w FC Barcelonie. Do tych niepotwierdzonych plotek odniósł się sam Hiszpan w jednym z wywiadów. Nie ma takiej klauzuli. Jestem związany 2-letnim kontraktem z Al Sadd. Szanuję tę umowę i oficjalne metody negocjacji między zainteresowanymi stronami. Tą wypowiedzią Xavi uciął spekulacje na temat klauzuli, równocześnie dając znać, że nie ma nic przeciwko negocjacjom stron w sprawie jego transferu do Dumy Katalonii. Na przyszłość Xaviego duży wpływ będzie miała przyszłość Ronalda Koemana. Jeżeli Holender zostanie zwolniony, Joan Laporta z pewnością zaproponuje 41-latkowi posadę trenera FC Barcelony. Przez długi czas mówiło się o odejściu Edinsona Cavaniego do Boca Juniors. Urugwajczyk miał się przenieść na swój ojczysty kontynent, by być bliżej swojej rodziny. Jak się jednak okazało, napastnik rozmyślił się i przedłużył kontrakt z Manchesterem United do czerwca przyszłego roku. W jednym z wywiadów Cavani przyznał, że temat przenosin do Argentyny był bardzo poważny. Miałem możliwość podpisania kontraktu z Boca Juniors. To, co pojawiło się na ten temat w mediach, było w połowie prawdą, a w połowie kłamstwem. Nie wiem, czy w przyszłości mogę przejść do Boca. Trzeba zapytać klub, czy drzwi są nadal otwarte. Rzeczywistość jest taka, że jestem całkowicie skoncentrowany na grze w Manchesterze United. Przedłużając umowę, Cavani absolutnie nie zamyka sobie drogi powrotu do Ameryki Południowej. Stwierdził, że cały czas o tym myśli. Są chwile, gdy trzeba być bliżej swoich korzeni, rodziny. Nie ma roku, bym nie myślał o powrocie do Ameryki Południowej, ale moja decyzja to mieszanina różnych rzeczy. Kwestii rodzinnych, zaangażowania klubu czy kolegów i trenera proszących, żebym został. Do kuriozalnych scen doszło w meczu Copa Libertadores pomiędzy kolumbijskim klub Atletico Junior Barranquilla a argentyńskim River Plate. W Kolumbii obecnie panuje napięta atmosfera związana z politycznymi decyzjami tamtejszego rządu. Tuż przed wspomnianym meczem doszło do manifestacji, którą próbowała okiełznać policja. Użyty został gaz łzawiący, którego opary wdarły się na boisko. W trakcie spotkania było widać, jak zawodnicy cierpią i odczuwają skutki gazu łzawiącego. Mimo wszystko mecz nie został odwołany. Po meczu trener River Plate Marcelo Gallardo nie krył oburzenia. Rozgrywanie meczu w sytuacji, której doświadczają Kolumbijczycy, nie było właściwe. Był gaz łzawiący, słyszeliśmy wybuchy. Nie byliśmy zadowoleni, że musimy grać w takich okolicznościach. Kartka z kalendarza. 14 maja 1962 roku w Jaworznie urodził się Jan Urban. 57-krotny reprezentant Polski oraz były szkoleniowiec takich klubów jak Legia Warszawa, Lech Poznań czy Osasuna Pampeluna. Tego samego dnia 1994 roku w São Paulo na świat przyszedł Marquinhos, reprezentant Brazylii oraz piłkarz Paris Saint-Germain. Dzięki za uwagę, widzimy się jutro o 8:00. Do zobaczenia!